Ja tutaj zrobię. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, Sławomir Ziembiński. Jesteśmy na Jarmarku Dominikańskim. Właśnie tutaj mamy Jarmark Dominikański. Dzieci puszczają baloniki. Tu jest taki lokal. Wchodzimy do kafe Baśk Bakalia. I tutaj idziemy do pani, która się ze mną umówiła na spotkanie. Może się pani przedstawi, jak pani ma na imię? Moje imię Anna, nazwisko Gołowkin, Bereda. Aha. Skąd pani jest? Z jakiej miejscowości? Ja jestem z Rybnika. Z Rybnika, tak? Tak. Pani tutaj ma problem, z tego co się dowiedziałem, dzwoniła pani do mnie, więc podobno ZUS z panią źle postępuje, jakby to pani określić mogła inaczej. Krzywdząco nalicza moją rentę rodzinną. Renta rodzinną, pani ma przyznaną. A później, wcześniej miałam rentę... W którym roku to przyznano pani tą rentę? Rentę rodzinną po śmierci męża w 2001. Czyli po mężu. Tak. A później chciałam... Wcześniej miałam moją rentę inwalidzką, zachorowałam bardzo poważnie. Rozumiem. I też miałam naliczoną źle, ale wtedy miałam... Czyli cały czas ci urzędnicy źle pani wyliczają te świadczenia? Tak, oszukują. Znaczy, oni się mylą? Jak oni to tłumaczą? Nie. Czy pani robi jakieś reklamacje? Robię, tak. Co, jak to wychodzi? Pisałam pisma różne, podałam do sądu, przegrałam sądy. W sądzie jakim pani tą sprawę prowadziła? W sądzie miałam apelacyjnym w Katowicach. W Katowicach. I co? Obecnie mam... Jaki wynik rozprawy? No, mam, proszę negatywny? Pana, negatywny, wydany bez możliwości kasacji. Apelacji. Ale tak. Przecież to była pierwsza instancja, sądy są dwuinstancyjne w Polsce. Druga, apelacyjna w Katowicach. Obecnie, ponieważ zorientowałam się, że ZUS po prostu sfałszował dokumenty i udowadnia. Dokumentację panią, tak, dokumenty, tam, która jest w ZUS-ie oczywiście. Tak, dokumentację, ja otrzymałam sfałszowane dokumenty i proszę pana, zorientowałam się, że rozlicza mnie na trzech kitach. 40, 11, a z urzędem skarbowym rozlicza się 11 cen. A pani jak się rozlicza z urzędem skarbowym? Ja dawałam pity 40A, ale... Tylko i wyłącznie. Tak. I mało tego, wykryłam, że ZUS rozlicza mnie jako rolniczkę. Ja nigdy nie byłam rolniczką. Czyli pani nie miała ubezpieczenia w KRUS-ie? Nie, nie. Czyli ale... pani jest tam zakwalifikowana jako rolnik, tak? Proszę, pani jest KRUS, pani płaciła składkę. Tak, a nie normalną ZUS-owską. Podatek... A co pani robiła zawodowo, że pani... Ja tak... jestem nauczycielką. Co pani pracowała w szkole? W szkole. Uczyłam... I co pani robiła tam? Ja uczyłam w szkole, proszę pana, w Zakopanem. Ale Zakopanem? Musiałam wyjechać, bo dostałam 404 To była szkoła złotych. Podstawowa jaka? Szkoła podstawowa, i, później... I czego pani tam uczyła? Języka rosyjskiego i nauczanie początkowe. Rozumiem. I co? I skończyło się to? Skończyło się to, ja zachorowałam ciężko na nowotwór. Rozumiem. No tak. I teraz ma pani problem ciągle z tym ZUS-em, tak. Przegrywa pani w sprawie sądzie, a brała pani adwokata z urzędu, bo mogła... Miałam, ale nie obronili mnie. Nie, to ci adwokaci w ogóle, chciałem zauważyć, bo ja 2 lata zdarzyło mi się być wiceprzewodniczącym Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka na Legion Pomorski i tak naprawdę mogę tylko stwierdzić, kiedy jest adwokat z urzędu, to ja teraz sam mam problem, bo mam do jednej sprawy adwokata z urzędu i do tej pory 5 razy wyzwaniam do kancelarii, adwokat nie chce ze mną się skontaktować nawet, bo ci adwokatoci pracują za pieniądze. Tak, dla tak. nich sprawy tych obywateli, które są z urzędu, nie są ważne wcale i się nie liczy taki obywatel, który z urzędu dostał. On musi to robić, bo mu sąd nakazał i grosze za to dostaje. Tak. Więc dlatego oni nie chcą solidnie się zabierać do roboty. Ale pragnę zauważyć, że obecnie miałam sądy karne dwukrotnie. Sąd przyznał mi rację, natomiast proszę pana, nie będę mówić, jak mnie traktowano na policji, a prokuratora w ogóle nie widziałam. Dobra, ale no, reasumując, co pani chce uzyskać? Chciałam, żeby mnie rozliczył porządnie. W końcu, proszę pana, ja ciężko choruję, nie stać mnie na płatności. Proszę pana, jak popłacę wszystko, to mi zostaje 100 zł na wyżywienie, a jestem schorowanym człowiekiem, rozumiem. A mam świadomość krzywdy. Rozumiem, czyli co, składa pani jeszcze jakieś reklamacje? Tak, teraz... A była, czy jest taka instytucja, jak no, teraz... Rzecznik Praw Obywatelskich, czy pani tam składała jakieś papiery? Nie, ja włożyłam teraz do prokuratora generalnego, ale prokurator generalny odesłał do apelacyjnej w Katowicach, nie wiem co dalej. Schody. Tak, ale tak, tak. I czyli praktycznie teraz... pani walczy z urzędem bezskutecznie do dzisiaj? Tak, tak. No dobrze, ja myślę, że tą sprawę warto przedstawiać obywatelom, bo takie sprawy Pomorska Telewizja nagłaśnia narodowa. A też zapraszam do Fundacji Sławpol, Fundacja Gospodarcza Bezrobotny Sławpol, Wolna Przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz.
www.fundacja-slav.pl i tam ewentualnie nasi prawnicy mogą Pani pomóc. Dziękuję bardzo Pani i życzę owocnego działania, żeby w końcu z tym ZUS-em pozytywnie sprawy załatwić. Dziękuję Pani. Dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego Panu.